bardzo mądrze gra Wilk w środkowej strefie. Naprawdę, to jest zawodnik oczywiście od czarnej roboty i dzisiaj wykonuje ją bardzo dobrze. Cikosz, Patryk Małecki, Małecki, doskonale Małecki! Ależ to zrobił! Patryka Ależ to zrobił! 1-0, 89 minuta! Ależ to zrobił, oczywiście dostanie żółtą kartkę, ale coś niesamowitego, jak on sobie przerzucił piłkę na lewą nogę, jak on uderzył! To jest fantastyczna bramka. Krytykowaliśmy Patryka, że za często robi te driblingi, tylko że teraz to zrobił w dobrym miejscu. Właśnie, polu karnym, odwrócony przodem do bramki, rozpędzony. Wtedy ma prawo ryzykować, bo wtedy to się może skończyć właśnie tak, jak się teraz skończyło. Obejrzyjmy sobie tę sytuację. Tutaj też ważna wygrana główka przez Cikosza. I to, co zrobił Patryk. Piłka lekko zeszła, bo do trzeba stopy. Powiedzieć, że tak, błąd tak, tak. Piłka. On obrócił się. Stracił kontakt w ogóle wzrokowy z piłką, nie został podwojony przez Rozicza, ale to właśnie to, co powiedziałeś. Ma przed sobą tylko jednego piłkarza. Patryk jest na tyle dobrze wyszkolonym piłkarzem technicznie, żeby szedł na tego piłkarza. Nie pchał się na czterech.